dobry Państwu. Dziś gościmy przed mikrofonem panią dr Magdalenę Ogórę. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie to, co sądzi pani o światowym speedwayu? To pytanie tak naprawdę jest skierowane do elit europejskich. No pani przecież też elita. Wiemy, że jest pani wiernym kibicem Sparty Wrocław. Ja temu bardzo kibicuję. Czyli kibicuje pani Sparcie Wrocław. Natomiast na pewno nie jest tajemnicą. Kibicuję ogromnie i część mediów naszych próbuje szydzić z tego ogromnie. Deklarowała Magdalena Ogórek. Czy spodziewała się pani tak wysokiej formy Sparta? Tak, zdecydowanie i to też zaznaczam, nie jest żadna niespodzianka. Na pewno wie pani, że tor był przebudowany, co sprawia, że wrocławianom czasami ciężko się dopasować. Coś z nawierzchnią? Tutaj jest ogromny kamyk, żongluje bardzo mocno. To jest to, na czym wraca i rozpędza się. Tym mówią eksperci, gdybyśmy chcieli przyjąć jakiś kwantyfikator, no to z różnych stron, prawda? Bo... A jak ocenia pani innego kontrkandydata? Apator toru. Był ogromną niespodzianką. No musiał, i myślę, że dalej ten proces trwa, no stoczyć nawet taki wewnętrzny bój o liderowanie, ponieważ tam indywidualności sporo. Myślę, że oni muszą się dookreślić. A co pani powie o Unii Leszno? Biorąc pod uwagę procesy, które obecnie zachodzą, i nie mam tylko na myśli tak zwanych ruchów populistycznych, ale po prostu nastroju i tego, tej indolencji i braku rozwiązywania konfliktów przez samą Unię, która pogrąża się w coraz większym kryzysie. Przejdźmy teraz do rowu Rybnik. Mleko się rozlało. Co pani sądzi o jeździe Griszy? Jak widzieliśmy, jest w stanie przejechać przez kordon, są jechać przez 2 kilometry. I co spowodowała ta zakazana przez komisję antydopingową substancja? Spowodowała, że pokazali mu czerwoną kartkę. I co pani sądzi o dopingu w całym tym bałaganie? Uważam, że trzeba stać na twardym stanowisku i proszę zwrócić uwagę, że skąd my i w jaki sposób mamy sobie poradzić i ta penetracja środowisk tutaj na miejscu też wyglądała opłakanie. Poza tym najlepsze służby świata, izraelskie, włoskie, francuskie też alarmowały, że oni nie są w stanie sprawdzać tych osób. Jeszcze kilka słów o Włókniarzu i GKM Grudziądz. Dramatyczne wyniki, dramatyczna sytuacja, którą teraz... Teraz może o Grand Prix. W ostatnim Grand Prix Bartek Zmarzlik miał defekt. Wielu miało pretensje, że zaniedbał sprzęt. Trudno, wie pan, jeżeli zamiast sukcesami przez miesiąc tłucze się temat Bartka, że Wajcha się przesunęła. Więc jest młody, zdolny, to z pustego ani Salomon nie naleje. Jak słyszę takie rzeczy, no to jestem głęboko zdumiona. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się panią Magdę Ogórek na którymś z meczów Sparty? Albo w ogóle na żużlu? Tam, gdzie jest zainteresowanie medialne, na pewno będziemy w tę stronę patrzeć. Magdalena Ogórek, dziękuję za wizytę w sygnale Radio 1. Dziękuję bardzo.